I woke up in the middle of the night. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see you. Dzień dobry, kochani. Ja witam się z wami w kolejnym filmie na tym kanale. I na początku chciałabym wam bardzo, bardzo podziękować za to, że udało nam się wreszcie dobić się do tych 400 subskrypcji. Bardzo jest mi miło, że subskrybujecie, że oglądacie. Naprawdę bardzo, bardzo to doceniam i bardzo, bardzo wam dziękuję. My dzisiaj wybieramy się na wesele, więc pomyślałam, że to będzie idealny moment, żeby nagrać kolejnego vloga, bo takiego już dawno nie było. Więc ja za chwileczkę wybieram się na makijaż do Wiki. A później co? Małe pakowanko, ponieważ śpimy w hotelu, gdzie jest wesele. No i co? Ubieramy się i wybieramy się na wesele. Tak prezentuje się już gotowa stylówka, makijaż, trochę złota, sztuczne ręce. Rzadko noszę, ale na takie wyjątkowe okazje myślę, że ładnie to wygląda. Kochanie, chodź się pokazać, bo Pascal ma matchy look. Idziesz? Tak? Ładnie, nie? Myślę, że będzie git. Ta sukienka jest taka wygodna. Ja ją dorwałam w mango. I ona jest taka przewiewna. Czuję się, jakbym była po prostu w piżamie. Tutaj nie trzeba się martwić. Nic raczej nie powinno wyskoczyć. Butki mam z chyba CCC, jak się nie mylę. Ale też bardzo wygodne. Już wypróbowane na panieńskim. Więc idziemy na wesele. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear. My jesteśmy już w drodze, akurat jest jeszcze jakaś przebudowa, więc mam nadzieję, że się nie spóźnimy, bo stoimy w małym korku. Ale chyba zdążymy, co? No oby. Oby. Także odezwę się do was, jak będziemy na miejscu. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters and gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Cześć, witajcie na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na weselu. Super. Będzie.
Ejba! It's Karanek! Ejza! A ty tak umiesz? Co? Ty tak umiesz? Chcę to widzieć! Musisz spróbować! Połamiesz się? No to już te lata, to kochanie. Chcę spróbować. Nie. Ale tak. Dawaj, pokaż, co potrafisz. Nie. No, raz. Muszę to zobaczyć. Beba! To już impreza weszła za dobrze. No pewnie. Kto ci kupił rowerek? O, 10 koła. 10 koła? Złote. Kurde. To jest drewno. Pokaż, jak na nim jeździsz. To jest drewno. Z afrykańskiego lasu. Z baobabu. Z baobabu. Tak? Nie od niego? Nie, od księdza. Na nim jeździł Stasinele. Słoń był zmacony. Stasinele. Zejście do mostka, proszę bardzo. Marek, ty zrobisz, nie? Mostek? Ja, na pewno! Ale spodobał jakby... mi mostek! No, dawaj, Franek! No! A stąd, Franek? Bibi zrobi, patrz! Oh shit! Ja pierdzielę! To tak powoli trzeba się opuszczać. Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Rano wyszło słoneczko i możemy się bawić w takich pięknych okolicznościach dzisiaj. Nie zwracamy uwagi już dzisiaj na mój głos. Będzie okej. Okay. Jutro? Albo pojutrze? Ale dawno nie było vloga. Do hotelu nie mam daleko, bo śpimy tam. Tam o! To my zejście. Jest okej. Okay. Mamy 3 kroczki z sali, więc możemy się dobrze bawić. Tak. Ale... Pokaż jak się bawisz, pokaż jak się bawisz. Nie, no moment, ja muszę pokazać moją operatorkę. O nie! Tak! Cześć, to ja. Jakby proszę teraz zachęcić w komentarzach Bibi, żeby założyła kanał, bo Bibi do tego nadaje po prostu jak nikt inny. Nie, no nie. Tak! Ciocia influencerka wystarczy. Jeszcze jest... O, to jest wujaszek. Aus Deutschland. Netflix jest... Będziesz gwiazdą. Nie. Tak. Nie. Dlaczego będę gwiazdą? Nie jestem gwiazdą. Dzień dobry widzowie. Dzień dobry Moniku. Nie przywita się z moimi widzami. Powiedz halo. I'm from Deutschland. Powiedz coś tak. Już tysięcy nie jest z Deutschland. Powiedz, zostawcie lajka. Co? Lajka. Ja, fajka. No, fajka nie jest. Byle w górę.
żeśmy się wybrali dzisiaj do palmiarni w Gliwicach. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo na zewnątrz jest festyn i bardzo głośno gra muzyka. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to miejsce jest naprawdę przepiękne. Jestem tutaj pierwszy raz, ale powiem Wam, że urzekło mnie to miejsce. Naprawdę jest przepięknie i nie spodziewałam się, że tak blisko od nas znajduje się taka piękna palmiarnia. Wiem, że Pascal był tu już parę razy, chyba nawet raz na sesji zdjęciowej, ale ja jestem pierwszy raz i naprawdę przepięknie się to wszystko prezentuje. Dzisiaj w sumie miała być taka leniwa niedziela. No i tak też było, bo z rana poleżeliśmy trochę na kanapie, odpoczęliśmy, ale stwierdziłam, że szkoda tego weekendu, więc zapakowaliśmy się do samochodu, przyjechaliśmy tutaj do Gliwic. Teraz jesteśmy w palmiarni, a później wybieramy się jeszcze na jakieś dobre jedzonko. Co tam? Gorąco. Raz gorąco, raz zimno, raz pada, raz świeci słońce. Tak jest trochę po prostu. Jak ty mnie nagrywasz? Teraz już jest idealnie. Tak. Mamy, przystawka już jest. Jest picie. Już w połowie zjedzona przystawka. To jest w ogóle wołowina taka sezonowana, podsuszana, tak? To bym mówię? Tak. Nie pamiętam, jak to się nazywa, bo te nazwy tutaj są po prostu szalone, ale to jest restauracja ormiańska i ja zamówiłam sobie hinkali. A ty co masz? Jakiegoś placka. Jakiegoś placka. W każdym razie jedzonko wygląda obłędnie. Rtuć chyba się nazywa. Rtuk. Okej. Jedzonko wygląda obłędnie, a my byliśmy mega głodni, więc... Ty już byłeś tu chyba wcześniej, nie? No, to już byłem chyba dwa razy. Ty byłeś wcześniej, ja jestem pierwszy raz. Ogólnie klimat jest tutaj bardzo fajny, bo mamy w takim jakby podwórku między kamienicami jest taki ogród zrobiony. Przestycznie to wygląda. No i zobaczymy, mam nadzieję, że jedzonko będzie równie dobrze, jak dobrze wygląda. To jest fantastyczne, bardzo dobrze to smakuje. To jest przystawka. Tutaj mamy małego drinka, co słychać już po moim głosie, nie zwracamy uwagi na mój głos. Jeszcze nie odchorowałam wesela, które widzieliście w poprzedniej części filmu, więc powoli do przodu. Mam jeszcze czas, ile? 2 tygodnie do kolejnego wesela? No już. Coś koło 2 tygodni mamy do kolejnego wesela, więc myślę, że do tego czasu zdążę się wyleczyć, że tak powiem. Wyleczymy się i będziemy się bawić dalej. Kolejne jest 3-dniowe ponoć, więc będzie wesoło. Przyszły moje hinkali.
jestem ciekawa, pewnie będę cała ubrudzona jak zwykle, ale wyglądają świetnie, więc mam nadzieję, że równie dobrze będą smakowały. Nie tak, nie tą kamerą, ona jest brzydka. Jak myślicie? Gdzie Monia zaś chce iść? Po jedzeniu oczywiście. No, chyba każdy normalny człowiek ma coś takiego. No, dajcie znać w komentarzu, kto po zjedzeniu czegoś wytrawnego nie ma ochoty na coś słodkiego. Tak jest logiczne. A że po drodze mamy McDonalda, to idziemy po co? Po co idziemy? Nie wiem. Po muffinkę. A. Po muffinkę czekoladową. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też po zjedzeniu czegoś wytrawnego musicie zjeść coś słodkiego. Obowiązkowo. You know we met for a reason, but you tried to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. Jakby i kto się dziwił, że ja chcę iść do Maka? Kto? Co kupiłeś? Co kupiłeś? Lodzika. Standardowo. Waniliowy z czekoladą, tak? Tak. Tak. Szczęśliwy? Ale ja jeszcze bardziej. Jakby ten muffin czekoladowy to jest najlepsza rzecz, którą mogli zrobić w Maku. Najlepsze, co może być. Ty nie jesteś fanem czekolady, nie? Raczej chrupków i kiełbasy. Czy nie? Mhm. Nie. To, no przepraszam bardzo. Jakby to wygląda obłędnie. I żeby nie było, co? Oboje w sumie jeszcze trochę odczuwamy to wesele, na którym byliśmy. Tak trochę jesteśmy zmęczeni, nie? Już dawno nie. Już dawno nie? No dobra. Czyli moje gardło, głównie moje gardło, odchorowuje to wesele. Ale to dlatego, że my zeszliśmy z parkietu jako ostatni, nie? Było dosłownie z 10 osób, między innymi moi rodzice i my. Do ostatniego kawałka, no ale też dlatego, że tam spaliśmy i mieliśmy taką możliwość, że po prostu mieliśmy 3 kroczki do łóżka. Ale było bardzo, bardzo fajnie i mam nadzieję, że to kolejne wesele będzie równie fajne. Widzę, że ci smakuje. Dobra, więc ja też zabieram się za jedzenie i widzimy się w domu. Tak jak widzicie, my właśnie wróciliśmy do domu i zabieram się za zmywanie makijażu, przebrałam się już w dresy, żeby było wygodnie i myślę, że możemy sobie dzisiaj jakiś fajny film, tak żeby jeszcze troszeczkę poczilować przed jutrem, przed powrotem do pracy. Muszę sobie zrobić jakąś ciepłą herbatkę na to moje chore gardło i mam nadzieję, że uda mi się to podleczyć na tyle, że w przyszłym tygodniu już będzie wszystko ok, bo mamy jeszcze troszeczkę planów, więc mam nadzieję, że żadna choroba mi ich nie pokrzyżuje. I jeszcze mam w ogóle takie małe przemyślenie a propos tych, kurczę, autostrad, bo z jednej strony fajnie, że mamy teraz te bezpłatne autostrady, a z drugiej strony powiem wam szczerze, że odkąd one są bezpłatne, to po prostu to jest jeszcze gorsza jazda niż jak były płatne. Bo mam wrażenie, że odkąd się nie płaci za te autostrady, nie trzeba używać żadnych aplikacji, kupować żadnych bilecików i tak dalej, to po prostu wszyscy
jakby to nazwać, randomowi niedzielni kierowcy wjeżdżają po prostu jak popadnie na tę autostradę i lewym pasem jedzie się jeszcze wolniej niż kiedyś jechało się za tirami, bo po prostu ludzie totalnie nie ogarniają jazdy po autostradzie, więc no nie wiem, z jednej strony czasem wolałabym zapłacić za tą autostradę, ale żeby jeździli po niej ludzie, którzy ogarniają ruch na autostradzie. No ale nie można mieć wszystkiego, więc tak to już jest. Cóż, ja życzę Wam miłego wieczoru lub miłego dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Pa, pa!